Dotarliśmy dzisiaj do schroniska na Przechybie w Beskidzie Sądeckim, 1175 metrów i z okna pokoju piękny widok na Tatry. Przed nami najwyraźniej Łomnica. I oto otoczenie schroniska na Przechybie. I tuż po zachodzie słońca widok na Tatry, Białkę, oświetlone wyciągi. Dzisiejszy poranek, trochę przymglone, trochę chmur, ale coś, nieco widać. Nastał pierwszy dzień naszej imprezy narciarskiej na Przechybie. Dzisiejszy dzień planujemy w sposób taki, żeby wyjść na Wielką Przechybę po śladach czerwonego szlaku narciarskiego. Później wejdziemy na niebieski szlak narciarski i zjedziemy nim do Polany Koniecznej, słynącej z ładnego widoku na Gorce i Beskid Wyspowy, a poza tym znanej szczególnie w czasach latach 70., kiedy tam odbywały się wielkie uroczystości patriotyczne. Tam znajdował się pomnik partyzantów radzieckich, wybudowany przez zakłady naprawcze taboru kolejowego z Nowego Sącza. Obecnie zniszczony, obecnie stanie praktycznie w stanie niewidocznym. Z Polany Koniecznej pójdziemy sobie bez szlaku do Złomistego Wierchu i tam spotkamy czerwony szlak narciarski, którym wrócimy do schroniska. Taki mamy plan, a co się uda zrobić, to zobaczymy. No i tam w górkę wyruszamy. No super, jesteśmy na szczycie Wielkiej Przechyby. Widoki naokoło, aczkolwiek trochę mgliste, ale są. Od zachodu trochę chmury nas zaczynają tracić. No, chyba z wody jest taka kopka, nie? Tak w tym. A tu, jak trochę za tym drzewem, masz wszystko. Aha, widać, widać. Tam za grzbietem cała Kotlina Sądecka. Śnieg zmrożony, ostra jazda nas czeka. Strawersowaliśmy szczyt
Jesteśmy na rozdrożu Zwornik, 1133 metry. No wreszcie Jędrek ruszył. No i masz na tupę. I cała kotlina sądecka pod nami. A my do przodu na Polanę Konieczną. Hala Konieczna. Pomnik. W tym miejscu 24 czerwca 1944 roku w walce z hitlerowcami zginęli partyzanci oddziału porucznika A. Bociana zgrupowania partyzanckiego imienia Aleksandra Newskiego. Tam widok na Radziejową z wieżą widokową. O, piękna polana. A prezes Gudyś na ambonce sobie siedzi, prawda? Nie wiem, o czym marzy. Podchodzimy stokówką bez szlaku w stronę Złomistego Wierchu, by dojść do Czerwonego. A tam Radziejowa z wieżą widokową. No, dochodzimy do grzbietu. Andrzej tam już czeka na mnie. Ale widok ciągle niesamowity. I Radziejowa z tyłu. Jeszcze na grzbiecie. Radziejowa z tyłu. Kruki latają. A tam widok na Trzy Korony. Proszę bardzo. No i oto jesteśmy na Złomistym Wierchu, 1224 metry i po grzbietach tam do schroniska pod wieżę telekomunikacyjną. Wieje! I ostatni zjazd do schroniska. Schronisko! Dzisiejszy poranek nie był za piękny. Było sporo chmur i nie było Tatr widać. Ale w tej chwili widok jest urokliwy. No pięknie się wypogodziło. Wychodzimy na kolejną wycieczkę ze schroniska na Przechybie. Super pogoda. No jedziemy niebieskim szlakiem w stronę Szczawnicy. Na razie fajne zjazdy były przed nami cały czas. Widok na Tatry, na Łomnicę, na Lodowy. Piękna sprawa. I za chwilę zjeżdżamy znowuż na dół trochę.
piękna jazda. Hala, dawna polana Czeremcha, 1125 metrów. Piękny widok. Wczoraj byliśmy na tamtym świecie. A tu jeszcze schronisko widać. Andrzej tam podchodzi dopiero, po założeniu fok. A ja już na szczycie. Nie ma jak backcountry. Ciężkie życie skiturowca i znowu operacja, zdejmowanie fok. Ale mimo wszystko piękna jazda po grzbiecie. Zakładać foki za każdym razem? Czy tak jedynkuje? Zakłada. Jednak łyska jest dobra. Dopóki się nie zetrze. Dopóki się nie zetrze. Musi zakładać. No i kolejny piękny widok na Tatry. My z tej polany będziemy wracać do schroniska. Tam gdzieś za drzewami jest Lubań z wieżą, prawda? I tam piękny widok na Beskid Wyspowy. Piękny widok na Lubań z wieżą. Kolejny piękny poranek w Beskidzie Sądeckim. Tatry oszałamiające. Coś jakby balony się pojawiły nad Tatrami. Wszedłem przed schronisko, strasznie wieje, ale wielkiemu psu jakby to nie przeszkadzało. O, bawić się chyba chce ze mną. Daj jedni psie. Daj, strasznie wieje. Rekrutów na latach, my niestety piechotą. Lewy park odizolowany, mieście zaciągnięte. Trzeba iść piechotą, nie ma rady, kawałek chodzić. Ale pogoda przecudna, żeby jeszcze tylko tak nie miał. No, podchodzimy sobie pomału w stronę Złomistego Wierchu. Tutaj troszeczkę mniej wieje. Pogoda jest cudna. Widok na Tatry jest niesamowity. Balony nad Tatrami dalej się unoszą. Kto dobrze nie widzi, musi się dobrze przyjrzeć. Nic mu na to nie poradzę. Jest pięknie. Pięknie. No, jesteśmy znowu dość wysoko pod Złomistym Wierchem. Mamy widok na Lubań z wieżą widokową. Ciągle na Tatry widok. Nadziejowa zwierzę. A tam już nie ma śniegu w Kotlinie Sądeckiej. No, wyszliśmy w kierunku dzwonkówki na zachód słońca. No i proszę, tam gdzieś będzie zachodzić i czerwienić Orawę. Nad Tatrami Zachodnimi, tak. Ponad połowa słońca już zaszła za granie. Tatr Zachodni.